Dzień dobry, witam Państwa w piątek o poranku i zachęcamy od razu do weekendowej lektury. Przede mną najnowsze wydanie Czasu na Opole w wersji tej tradycyjnej papierowej, ale dostępne także oczywiście w wersji elektronicznej, a mnóstwo ciekawych tematów się w nim pojawiło. Jesteśmy specjalnie w zielonym miejscu, bo chciałem zacząć od tego, że polskie pszczółki wszędzie latają i zrobiło się tak, że 367 typów pyłków roślin nektarodajnych wykryto w złotym nektarze wykonanym właśnie przez nasze opolskie pszczółki w pasiece na dachu Centrum Usług Publicznych. Proszę Państwa, można się zapoznać z tą publikacją o tym, że miejski miód jest wyjątkowy. No a jesteśmy też specjalnie tutaj dzisiaj, bowiem już Państwo widzą za nami domki, które za chwilę dosłownie zostaną uruchomione przez wystawców, bowiem rozpoczyna się kolejna edycja Festiwalu Opolskich Smaków. A to coroczne wydarzenie, które, przypomnę, łączy pyszne jedzenie z wyborną muzyką, tworząc smaczną i kulturalną atmosferę. Od dzisiaj do niedzieli tu plac Kopernika właśnie zapełni się także i mieszkańcami miasta. No a właściwie można powiedzieć, że Opole to miodem i mlekiem płynąca kraina, co potwierdzałyby statystyczne dane, że Opole znów na czele listy zamożnych miast. Pismo Terytorium Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało najnowszy ranking Bogactwo Samorządów 2023 i Opole wyprzedza wszystkie miasta z wyjątkiem stolicy polskiej, a z podium nie schodzi już od 7 lat. To oczywiście tylko zachęta do niektórych publikacji. Jest sporo o sporcie, bo już pierwsza strona wskazuje na to, że wrócimy do olimpijskiego tematu, a w naprawdę wywiadzie Rzeka sporo ciekawego można się dowiedzieć o różnych stronach olimpijskich igrzysk, bo jak się okazuje, polski sport trzeba wymyślić od nowa. Tak mówi Tomasz Wróbel, członek Komisji Sportowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes AZS-u Politechniki Opolskiej, opolski radny, no i oczywiście wielki fan sportu. Więc zapraszamy Państwa, to nie jedyna publikacja związana ze sportem, bo o tym, ile wart jest olimpijski medal, też Państwo przeczytają. Natomiast z innych tematów, o których Państwu jeszcze powiem, ale doczytają sobie Państwo sami, między innymi o wdowiej rencie, między innymi o tym, że należy sprawdzić to, komu należy się dodatkowe 500 zł do emerytury, o opolskim klimacie, bowiem było bardzo, bardzo gorąco, a że jest zawsze gorąco wokół pewnych spraw, to powiem Państwu, że opolscy aktywiści KOD zwrócili się do Instytutu Pamięci Narodowej z pytaniami w trybie dostępu do informacji, chcąc poznać przesłanki zatrudnienia w opolskim oddziale IPN Mateusza Magdziarza. Pytają o szczegóły rekrutacji i jej przebieg. Opolski KOD nie dla nominacji. No i co jeszcze ciekawego? No, o tym, co gubimy na przykład w autobusach. Okazuje się, drodzy Państwo, że gubimy sporo rzeczy i to niesamowitych, bowiem na przykład zaginęła, proszę uwagę, sztuczna szczęka. Obraz to jeszcze nic, ale komuś zaginął też dywan. Więc takie rzeczy można znaleźć w autobusie. Na osiedlu AK powstanie wodny plac zabaw, o tym Państwu mówiliśmy. No a na koniec dobra muzyczna jeszcze informacja, bowiem już w najbliższy czwartek, za niespełna tydzień, z Jarocina do Opola, czyli piersi świętują 40-lecie w opolskim amfiteatrze. No, informacja, myślę, bardzo przekrojowa, pokazująca, co działo się przez tych 40 lat z zespołem Piersi i o samym koncercie. Przypomnę, bilety wciąż do nabycia w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, bo koncert w najbliższy czwartek. A my już jutro i pojutrze opublikujemy także specjalną rozmowę na naszej stronie facebookowej, a także YouTube'owej i także w wydaniu internetowym. Rozmowę z jednym z liderów zespołu Piersi, Zbyszkiem Moździerskim. A już teraz zachęcamy Państwa i do lektury właśnie tego wydania pisanego, prasowego, pachnącego jeszcze świeżą drukarską farbą, jak i oczywiście elektronicznego na stronie www.czasnaopole.pl. Najnowsze wydanie Czasu na Opole, z którym mogą Państwo się zapoznać, myślę, jako dobrą lekturą na weekend.